Ostatnio na kanale zaczęliśmy serię 50 dni w Green Hell, na którą Was zapraszam i z tej okazji przygotowałem 20 porad, które przygotują początkujących graczy i pomogą zrozumieć grę. Jak chcesz więcej takich filmów, to zostaw kciuka w górę, a nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia dzwonka. Zapraszam do oglądania. Porada pierwsza pokaże Wam, jak stworzyć trzy podstawowe przedmioty potrzebne na początku rozgrywki. Pierwszy z nich to kamienna siekiera, wytwarzamy ją za pomocą kija i dodajemy do tego zwykły kamień. Później możecie, jak zdobędziecie obsydian, to robić też obsydianowe przedmioty, ale do tego jest potrzebna jeszcze dodatkowo lina. To jest pierwszy przedmiot, a drugi przedmiot to kamienne ostrze, je musicie mieć na początku gry. Wytwarzacie je z dwóch kamieni, macie kamienne ostrze i jest ono potrzebne do patroszenia zwierząt, do zdobywania z nich mięsa, bardzo ważne źródło białka. A poza tym kamienne ostrze ma jeszcze jedno bardzo ważne wykorzystanie na początku gry, a mianowicie jak weźmiecie długi kij, dacie wytwarzanie i połączycie kamienne ostrze z nim i dodacie do tego jeszcze linę, to powstaje kamienna włócznia, która zadaje bardzo fajne obrażenia na początku gry. A jeżeli rzucicie taką włócznią w głowę jakiegoś zwierzęcia albo tubylca, no to umrze na jeden cios. Także te trzy podstawowe przedmioty polecam każdemu, jak zaczynacie grę. Porada numer 2, czyli kokosy. Super sprawa na początku rozgrywki, bo zapewniają nam tłuszcze, nawodnienie, możemy z nich zrobić miski oraz bidon na wodę. I wystarczy takiego zielonego kokosa rozłupać i możemy z niego wypić to, co jest w środku. Jeżeli bym go przetworzył, to dostałbym dwie takie miski kokosowe, jak mam tutaj. Wystarczy je wyrzucić z ekwipunku i jak będzie padał deszcz, no to zacznie do niego nalatywać czysta woda zdatna do picia. A także można wyjeść to, co jest w środku i nam zapewni bardzo fajnie dużo tłuszczy. Tłuszcze to są w zegarku ta zielona ikonka, nawodnienie to niebieska. A z takiego pustego kokosa możemy właśnie zrobić bidon poprzez wytwarzanie. Dodajemy do tego linę, tylko sekunda, bo nie mam liny. Już mam wszystko, co potrzebne, także do pustego kokosa dodajemy linę i powstaje bidon z kokosa. Cyk, teraz taki bidon możemy napełnić wodą, podchodzimy do wody, najlepiej niepewnej, i po prostu wlewamy wodę. No i mam tutaj 40 na 40. Później możecie znaleźć taki lepszy bidon, który ma aż 100 nawodnienia, a także możecie go napełniać taką zwykłą, czystą wodą z misek. On jest teraz pełny, ale jakbym wylał, to jak widzicie, mogę go napełnić sobie czystą wodą i mogę wyruszać w podróż. Porada numer 3. Jeżeli musicie się napić lub napiliście się brudnej wody i zakaziliście się pasożytem, to polecam Wam znaleźć takie pomarańczowe grzyby, które rosną na rozrzuconych kłodach w lesie. Możecie takie grzyby znaleźć tutaj tuż przy rzece lub... no lub też w lesie po prostu na takich rozrzuconych kłodach i wtedy każdy jeden taki grzyb leczy jednego pasożyta. Istnieją też niebieskie grzyby, które jeszcze lepiej leczą pasożyty, ale do nich przejdę w następnej części filmu. Porada numer 4 jest to porada kulinarna, pokażę Wam, jak szybciej gotować jedzenie i jak lepiej je wykorzystywać. Do tego będziemy potrzebowali miski z kokosa. Położę ją sobie tutaj z jednej strony i po lewej stronie wrzucę jedno mięso z krokodyla. Jak widzicie, ono się smaży dosyć wolno. A teraz do tej miski, którą położyłem po prawo, wleję trochę wody i dorzucę teraz do tego mięso. Tylko poczekajmy chwilę, aż się ugotuje. Zagotowana, dorzucamy teraz do tego mięso. Jak widzicie, to mięso się gotuje dużo, dużo szybciej niż to po lewej stronie. A dodatkowo będziecie mieli dużo więcej składników. Bardziej się najecie takim mięsem i będziecie mieli też nawodnienie i odnowioną energię. A jeżeli by nie było deszczu, by Wam nastała susza w grze, to możecie w ten sposób również przygotowywać zwykłą, brudną wodę i będzie zdatna do picia. Porada numer 5. Jak już jesteśmy przy jedzeniu, to pokażę Wam, jak zadbać o resztę makroskładników. Za pomocą F
sprawdzacie zegarek i pokażę wam, jak uzupełnić tłuszcze, bo same kokosy wam nie wystarczą, żeby się najeść. I pierwszy sposób to z takich drzew jak tutaj, palmowych, dokładnie z drzew o takiej końcówce, wylatują czasami orzechy. Zwykłe takie orzechy, one uzupełniają troszeczkę tłuszczów, ale jest jeszcze jeden dużo lepszy sposób na uzupełnianie tłuszczów. Musicie znaleźć takie jedno wielkie, grube drzewo w lesie. Tych drzew jest całkiem sporo, na pewno łatwo je dostrzeżecie. I przy takich drzewach możecie znaleźć orzechy brazylijskie. O, tutaj jest taka kulka, one leżą zazwyczaj w tych takich wgłębieniach. I jak widzicie, mam tutaj orzech brazylijski. I to jest ciekawe, że ważność tego orzecha rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy go rozłupiecie. Czyli jeżeli macie full tłuszczy, nie potrzebujecie więcej uzupełniać, no to po prostu trzymacie cały taki orzech w ekwipunku, a po rozłupaniu właśnie dostajecie orzechy brazylijskie. One wam leczą przede wszystkim tłuszcze i tam niewiele białka, zdrowia psychicznego i węglowodanów. Także polecam sobie, polecam ten sposób, bo jest najlepszy na uzupełnianie tłuszczy. I poza tym w tych takich wielkich, grubych drzewach znajdziecie też niebieskie grzyby. Grzyby są to tak zwane, ja to nazywam grzyby amfetaminki, bo jeden taki grzyb przywraca nam 10 energii, troszeczkę węglowodanów, no i usuwa również aż 2 pasożyty, czyli przydatnie jest, jeżeli musicie się napić brudnej wody. I tak naprawdę jedząc te grzyby możecie cały czas biegać i nie spać i cały czas mieć pełną energię, ale jeżeli będziecie za bardzo z tym przesadzać, to zachorujecie na bezsenność. Porada numer 6 dotyczy walki z tubylcami i jest kilka sposobów, jak zdobyć fajną przewagę w walce. Jak widzicie, to jest pierwszy sposób, wszedłem na wysoki kamień i one nie potrafią wchodzić na takie wyższe kamienie, na które trzeba bardziej podskoczyć. I stąd mogę spokojnie mu strzelić z łuku w głowę, w ten sposób zabiję go na jedno uderzenie, mogę w niego rzucać kamieniami albo brońmi, jakbym na przykład miał. Kolejny sposób, kolejna porada to klawisz R. Za pomocą klawisza R blokujemy ciosy i wtedy nie otrzymujemy żadnych obrażeń. Dobrze do tego jeszcze mieć założoną zbroję. Zawsze mogę uciec z powrotem na kamień i on tutaj dalej nie może wejść. Może w nas co najwyżej kamieniami rzucać, ale jak mamy zbroję, to to nie jest problem. No i tak samo jak uciekłbym teraz na głębszą wodę, no to on tak samo już za nami, jak widzicie, nie zanurkuje. I jak już jesteśmy przy walce, to porada numer 7, czyli jak zrobić zbroję. Dlaczego potrzebujecie zbroi? Zbroja chroni was przed ukąszeniami, przed wysypkami, ugryzieniami i przed atakami. Praktycznie każdy atak, każde ukąszenie grozi jakimiś ranami, ale jeżeli macie zbroję, no to ta szansa na powstanie rany jest dużo, dużo mniejsza. Wiecie, potem są problemy, bo trzeba szukać roślin, trzeba to wszystko leczyć, spać i się z tym męczyć. A zbroja jest bardzo tania i bardzo łatwo ją zdobyć na początku gry, bo jedyne co potrzebujecie to 2 liny oraz liść bananowca. Bananowce rosną na całej wyspie, klikacie sobie wytwarzanie i dodajecie do niego po prostu 2 liny. Macie zbroję z liści, jeżeli to jest najsłabsza zbroja, a jeżeli byście chcieli jakąś lepszą zbroję, no to możecie dodać do tego jeszcze 3 kości i wtedy byście mieli kościaną zbroję lub ten sam schemat i do tego pancerz z pancernika i wtedy będzie dużo, dużo jeszcze lepsza, wytrzymalsza zbroja. Porada numer 8. Jeżeli spotkacie w dżungli węża lub pająka, które są jadowite, to nie próbujcie go atakować wręcz, tylko zróbcie to rzucając w niego bronią lub kamieniami. Bronią rzucamy przytrzymując środkowy przycisk myszy. No i jakbym teraz rzucił, no to by ten wąż umarł na jedno uderzenie, a kamieniami rzucamy za pomocą litery G. Też możemy chwilę poczekać, aż się zwiększy celność. Wąż umiera na 2 uderzenia z kamienia, pająki uderzają na 1 uderzenie i możecie go potem przetworzyć na mięso.
Porada numer 9, czyli jak szukać kamieni. Jak wiecie, kamienie znajdują się tak naprawdę na całej wyspie, tylko są dosyć rzadko rozstawione. Chociaż zdarzają się takie sytuacje w grze, gdzie szukacie kamienia i nie możecie jak na złość znaleźć ani jednego. Dlatego chciałem wam pokazać miejsce, w którym zawsze znajdziecie jakieś kamienie, a są to wodospady, no i też zbiorniki wodne, ale w szczególności wodospady, bo możecie tu znaleźć bardzo dużo dużych kamieni. Jak widzicie, tu jest jeden, drugi, tam pewnie bym znalazł jeszcze więcej, ale w każdym razie bierzecie, przetwarzacie sobie taki duży kamień na kilka mniejszych, no i macie kamień. W poradzie numer 10 przedstawię wam miejsce, które warto odwiedzić na samym początku rozgrywki, a jest to obóz handlarzy narkotyków, który znajduje się na koordynatach 52 i 27S. Możecie to sprawdzić pod zegarkiem poprzez przesuwanie tutaj kółka od myszy. I w tym obozie znajdziemy bardzo dużo zapasów jedzenia. Znajdziemy tutaj dużo schematów. Patrzcie, kuchenka mikrofalowa, narkotyki. Niestety nie można ich spożywać w tej grze. I jest też szansa, że znajdziecie tutaj jakąś broń, bo w tej grze losowo generują się bronie. Możecie tutaj może znaleźć siekierę, może maczetę. Znajdziecie tutaj również schemat kolektora na wodę. Bardzo ważny, musicie go w ciągu pierwszych kilku tygodni na pewno odkryć. Macie tutaj suszoną wołowinę, masę żarcia, które nie ma terminu ważności. Macie garnek, który jest tak jakby miską z kokosa, ale ma dużo większą objętość. Także polecam wszystkim tutaj przyjść na starcie i odwiedzić to miejsce. Porada numer 11 dotyczy polowania. Jak znajdziecie jakieś zwierzę, to nie biegnijcie na niego, nie próbujcie napinać łuku ani rzucać bronią i nie próbujcie sprintować. Najlepiej jest kucnąć lub po prostu wolnymi kroczkami go okrążyć, tak żeby się jak najbliżej zbliżyć i móc przycelować w głowę. I teraz na spokojnie strzelacie mu w łeb i powinien on umrzeć na jedno uderzenie i macie obiad na jakieś nawet 2 dni. Porada numer 11 są to ślimaki. Ślimaki są bardzo fajnym źródłem białka, jeżeli jesteście w podróży i nie macie za bardzo jak ugotować jedzenia, lub jeżeli jesteście już bardzo wyczerpani i musicie coś zjeść na szybko, to możecie się przejść najlepiej wzdłuż rzeki lub jakichś wodopojów, szczególnie po deszczu ich wychodzi zawsze więcej. I możecie takie ślimaki sobie pozbierać. One mają trochę terminu ważności, dokładnie 1,5 dnia. Surowe dają tylko 4 białka, ale to jest zawsze coś, tym bardziej jeżeli takich ślimaków sobie trochę po drodze zbierzecie. I ślimaki nie niszczą waszego zdrowia psychicznego, także możecie je jeść bez obawy o zdrowie psychiczne. I są jeszcze larwy, które możecie znaleźć w pniach po zepsutych drzewach, ale larwy też wam fajnie uzupełnią białko, tylko niestety wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne. Porada 13, mówiłem już o grzybach energetycznych, mówiłem już o grzybach antypasożytniczych, więc powiem wam jeszcze o 3 pozostałych rodzajach grzybów, 2 pożytecznych i jednym, który należy unikać. Tutaj macie jeden właśnie z takich pożytecznych grzybów, są to żółte grzyby i mają one taki kapelusz, bo są jeszcze żółte grzyby, które wyglądają bardziej jak taki kieliszek, ale to są żółte grzyby z kapeluszem i one leczą nam naszą psychikę. Co prawda też dają trochę węglowodanów, także można sobie fajnie te węgle tymi grzybami uzupełnić, ale jeżeli macie niski stan zdrowia, to polecam poszukać takich grzybów i ich trochę pojeść. Teraz wam pokażę 2 grzyby, tylko znajdę je w dżungli. Tak prezentuje się 2 rodzaj grzybów. Jak widzicie, różni się, bo tamten miał takie kapelusze, te bardziej wyglądają jak takie kielichy i charakteryzują się one tym, że czekajcie, zjem jednego, bo to nowy save. Charakteryzują się tym, że leczą 5 węglowodanów i odnawiają 2 energii, czyli jak jesteście zmęczeni, to możecie sobie trochę takich grzybów zjeść. No na uzupełnienie węgli też będą całkiem niczego sobie. I przejdźmy teraz do ostatniego grzyba, którego należy unikać. Ostatni grzyb, nieznany grzyb, jak widzicie, nawet nie wygląda zbyt apetycznie, jest tak jakby biały, jest taki duży, jakby jakaś pajęczyna na nim była, no nie wygląda za fajnie. I może najlepiej będzie, jak pokażę wam, co się stanie, jak go zjem.
15 węglowodanów, ale 3 zatrucia pokarmowego. No i ziomek zaczyna żygać, a my mamy teraz problem, więc po prostu nie jedzcie go. Porada numer 14, czyli bandaże. Bandaże będą wam na pewno prędzej czy później potrzebne w grze, dlatego polecam wam je zrobić od razu i nie omijać tych roślin. Jeżeli spotkacie rośliny, właśnie takie żółte rośliny, żółte kwiatki z wystającymi liśćmi, to nie omijajcie ich, tylko od razu sobie zetnijcie, bo gwarantuję, że będą wam potrzebne. No i z tych liści wytwarzacie sobie opatrunki. Ja wytworzę jeden, bo mi więcej na razie nie potrzeba. I taki opatrunek możecie założyć na ranę. Ja mam na przykład ranę tutaj od upadku, to mogę sobie ją opatrzeć, ale są też inne opatrunki na trucizny między innymi i na inne rzeczy, do których za chwilę przejdę. Tak wygląda tytoń, jest to różowa roślina, u której na dole rosną liście zielone i zrywamy sobie taką roślinę. Jeżeli chcemy zrobić teraz bandaż z tytoniu, no to bierzemy opatrunek i dodajemy do tego liść z tytoniu. W ten sposób powstaje opatrunek z tytoniu i jest on skuteczny przeciwko ranom z jadem, czyli jeżeli nas ukąsi wąż albo jakiś pająk jadowity, to wtedy zakładamy taki opatrunek na tą ranę. Kolejny rodzaj opatrunku wytwarzacie z popiołu po ognisku. No i jak tworzycie ognisko, jak się wypali, no to wtedy zostaje taka kupka popiołu oraz jakiś tam węgiel drzewny. Bierzecie sobie ten popiół, łączycie go razem z opatrunkiem z liści. O, w ten sposób. I powstaje opatrunek popiołowy, który jest najlepszym rodzajem, najczęściej przydatnym rodzajem opatrunku, bo wykorzystujemy go przeciwko ranom ciętym, czyli jak nas na przykład ugryzie albo zadrapie jaguar, albo jak nas uderzą tubylcy, no to wtedy taki opatrunek zakładamy i nie będziemy mieli żadnych powikłań. Istnieje jeszcze opatrunek z funki, który też pomaga w leczeniu trucizny, ale do niego przejdziemy za chwilę. Porada numer 15. Jeżeli zostaliście zatruci trucizną pierwszego stopnia, to możecie się jej łatwo pozbyć, znajdując taki fioletowy kwiat z dosyć dużymi, okrągłymi liśćmi. Ścinacie go sobie. No i po zjedzeniu takiego liścia wasza trucizna została zneutralizowana. Nawet zatrucie drugiego stopnia udało się zneutralizować i zostaje wam tylko ten znaczek gorączki, ale to wystarczy się chwilę przespać, no i powinno być po problemie. Porada 16. Jeżeli zabiliście jakieś zwierzę i je wypatroszyliście, albo wypatroszyliście tubylca lub z nim walczyliście, to na 100% się ubrudziliście i wtedy w dolnym lewym rogu ekranu widnieje wam znaczek, który pokazuje, że jesteście brudni. Jak jesteście brudni, to nie jedzcie jedzenia, tylko właśnie polecam wam się najpierw umyć. Możecie albo się umyć na deszczu, on was też myje, albo podejść i kliknąć prawym przyciskiem myszy na umyj się, lub też po prostu wejść do wody, tudzież zanurkować i wtedy też brud z was schodzi. Porada numer 17, czyli krwawienie. W grze występuje krwawienie, jeżeli zaatakujecie przeciwnika, no to zaczną się wykrwawiać. Im lepszą bronią go uderzycie, tym szybciej to wykrwawianie będzie następowało. I czasami wystarczy kilka razy uderzyć przeciwnika lub trapić jakieś zwierzę, a tylko potem poczekać, aż umrze. Jak widzieliście, ja zraniłem tego kanibala, teraz wam przyspieszę tempo i nie będę go atakował, a zobaczycie, że za chwilę ziomeczek sam umrze. O, długo to nie trwało, jak widzicie chwilę, dwa razy go uderzyłem w klatkę piersiową strzałą, chwilę poczekałem, no i sam umarł. Tak samo jak polujecie na zwierzęta, czasami wystarczy w nie raz rzucić włócznią albo strzelić strzałą, chwilę pogonić, no i kawałek dalej znajdujecie ich martwe ciało. Porada numer 18, krótka, ale bardzo przydatna porada. Czasami macie tak, że nie możecie podnieść jakiegoś przedmiotu, bo nie macie miejsca w ekwipunku, a wystarczy włączyć ekwipunek i przytrzymać klawisz Y i wtedy automatycznie wam się wszystko sortuje, żeby zostało jak najwięcej miejsca. Możecie to zastosować do każdej zakładki, no i polecam.
Porada numer 19. Nigdy nie śpijcie na ziemi. Łóżko jest zrobić bardzo łatwo. Wystarczy 10 liści palmowych lub 10 liści bananowca, które rosną wszędzie. A jeżeli pójdziecie spać na ziemi lub nie zdążycie dojść do łóżka, pokażę wam, co się stanie i nawet wam zdradzę, że wtedy wda się wam pod skórę robak. O, ja już mam tutaj taką ikonkę lupy. Pokażę wam, jak to wygląda i jak się takiego robaka pozbyć. O, ja mam go tutaj z lewej strony, mi trochę plecak przysłania. Ale teraz, żeby się pozbyć takiego robaka, to musicie przetworzyć kość. Kość zdobywacie z martwych zwierząt albo z upolowanych i dostajecie kościaną igłę po przetworzeniu kości. Teraz za pomocą tej igły tego robaka wyskrobujecie spod skóry, no i nakładacie na to miejsce bandaż. Ostatnia porada numer 20 dotyczy pułapek oraz tego, w jaki sposób działają w tej grze. I ja wam polecam zrobić pułapkę z kolcami. I teraz, jak działają pułapki? One działają w taki sposób, że jeżeli na nie patrzymy, to żadne zwierzę się tutaj nie może złapać. Ale jeżeli byśmy się tutaj odwrócił i tak stał tyłem, to za jakiś czas, jakbym się obejrzał z powrotem, to byłoby tutaj złapane zwierzę i miałbym mięso na obiad. Także polecam wam zrobić taką pułapkę albo dwie, albo trzy przed waszą bazą, albo gdzieś tam w okolicy. No i po prostu zajmujecie się swoimi rzeczami, a jak wrócicie, to niezależnie od tego, gdzie je postawiliście, jakieś zwierzę powinno się tutaj złapać i jakiś obiad powinniście mieć. I myślę, że to w tym filmie będzie na tyle. Także jeszcze raz, jak przydał się poradnik, to przypominam o zostawianiu kciuków w górę. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, zostawiania dzwonków i śledzenia następnych filmów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach.